Witam na waszym wprowadzeniu. Jestem agent Max Lombardi. Jestem waszym instruktorem głównie dlatego, że moja noga jest złamana i ktoś z personelu mnie nienawidzi. No. Jesteście tutaj, bo istnieje możliwość, że nie jesteście bałwanami i możecie się przydać zabezpieczeniu anomalnych obiektów chcących was kropnąć. No to zacznijmy podstawową misją. Mamy iść, znaleźć jakieś dziwne gówno, przynieść i zabezpieczyć. Wasi jałgowi koledzy będą je badać za kurotpornej szyby i narzekają, jak to mają ciężko. Mają teraz podobne przeszkolenie w pokoju 67. Mają pączki i kawę, w razie jakbyście mieli nadzieję, że jest w tym zajebanym świecie jakiś gran sprawiedliwości. W każdym razie, część z was będzie pozyskującymi, jak ja, a inni będą od zabezpieczenia. Czasem może nawet będziecie się zamieniać. Pozyskanie zazwyczaj poprzez rozpoznanie przeprowadzone przez wywiad. Wywiadowi, którzy też mają pączki i kawę, jakby się zastanawiali, jak bardzo może osiągnąć budżet, będą iść przodem, szukać tropów, zbierać informacje, a potem powiedzą wam soczyste: pierdolcie się wszyscy. Po otrzymaniu tego skrawka informacji będziecie chodzić po egzotycznych miejscach bez pozwolenia na zatrzymanie się, by sobie chlapnąć czy pogadać z tymi miejscowymi, którzy nie próbują was zabić. Będziecie szli do gdziekolwiek wywiad powie, że to coś kurwa jest. Agent, będący wyżej w łańcuchu pokarmowym, pójdzie gadać z ludźmi, by dowiedzieć się, o co chodzi. Nie zazdroście mu. Coś pójdzie źle, on będzie w najgorszym możliwym miejscu. No ale jak on da znać, że można, to idziecie i dopadacie skipa tak cicho, jak tylko się da. Przy okazji, skipami nazywamy anomalne obiekty. Jestem pewien, że nie muszę mówić, skąd to się wzięło. Czasem skipy nie idą z nami tak grzecznie, jak chcemy. Znaczy jasne. Czasem to fajny, nieruchomy obiekt, który nikogo nie krzywdzi, albo jakiś koleś, który nawet nie chce chodzić wolno, jeśli oznacza to krzywdzenie wszystkich dookoła. Zazwyczaj to proste. Ale czasem pozyskuje się coś, co nie pójdzie z wami tak łatwo i po cichu i ma moc, by zrobić co chce. Wtedy aplikujemy większy przymus. W idealnej sytuacji wywiad dowie się, ile ten skip wytrzyma i wtedy od razu możecie użyć takiej siły ognia, by go obezwładnić. W idealnej sytuacji mielibyśmy też pączki i kawę. Skoro zazwyczaj idziemy gówno wiedząc, zaczynacie z gołymi rękami i jakoś brniecie. W pewnym momencie będziecie musieli wybrać pomiędzy złapaniem skipa, a portem do domu na dwóch nogach. Kto tu woli umrzeć, niż poddać misję? Raz, dwa, trzy, cztery... Okej. Wasza piątka oblała. Wbrew temu, co kilku baranów wam powie, druga opcja jest lepsza. Chcemy łapać skipy, ale znalezienie agentów, którzy tu umieją, jest trudne. A więcej skipów można zawsze złapać potem. Waszą najlepszą opcją jest spierdalać. W ten sposób zawsze możecie wysłać kogoś innego, by dorwał skurwiela. Jeśli nie możecie, a zależy od tego wasze życie, to wyjmujecie broń i strzelacie w kurwę. Jeśli to nie zadziała, strzelacie znowu, bo w 99% przypadków to podziała, jeśli będziecie strzelać wystarczająco długo. To nie znaczy, że możecie strzelać we wszystko, co się rusza, bo agent Lombardi wam tak powiedział. Robicie to, kiedy trzeba. Chcemy przeprowadzić te rzeczy nietknięte. Ale jeśli się nie da, fundacja zbada to, co zostanie. No, to są podstawy pozyskania. Reszta będzie zajmować się zabezpieczeniem. Zabezpieczenie jest w pewien sposób prostsze. Wiecie, gdzie jest skip i pewnie macie pojęcie, co to cholerstwo robi i jak to powstrzymać. Ale są pewne komplikacje. Po pierwsze, skip też może was obserwować, zależnie od tego, jak mądry jest. To oznacza, że wie lepiej, co my możemy zrobić. Wylezie, będzie wiedział, co znaczą uniformy i kto może być uzbrojony. W dobrej sytuacji będzie wkurwiony na ludzi w białych kitlach, którzy dźgali go igłami, ale może pamiętać, że to wy go tu ściągnęliście. Również jeśli nie jesteście w ośrodku dla jednego skipa, a ten ucieknie, może wypuścić inne i nagle mać do czynienia z 5 albo 6, a nie jednym skipem. Mogą się tłuc ze sobą, a wy musicie wleźć w środek tego, by je dorwać, a one nie będą się słuchać. Pamiętacie, jak mówiłem, że pozyskujący przegonią coś niegroźnego? Ta. Wy nie będziecie mieli takiego luksusu. Jasne, kilku z was będzie pilnował bezpiecznych skipów. Ale inne urwią wam łby i wydłubią mózgi. I jesteście w ich pobliżu cały jebany dzień. To się aplikuje głównie do ośrodków dla jednego skipa. Nie zużywamy tylu zasobów, by się gapić na jebany automat do napojów. To jest właśnie życie agenta. Pytania? Ty w okularach i golfie. Jak dziwne. Raz widziałem gościa, któremu kości zmieniło w żelki. Winogronowe. Tak, zrobili testy. Wszystkie były winogronowe. Wystarczająco dziwne? Kolej z fryzem na jeża, dawaj. Kto decyduje, że czym gonimy? Zazwyczaj dyrektor placówki zajmujący się pozyskaniem. Najwyżej rada O5, ale oni są raczej od ogólnej strategii niż codziennych operacji. Okej, ty ze zjebanym piercingiem. Nie wiem, skąd cię to gówno bierze. Dowiadywanie się tego to robota wywiadu. Odnieś się do tego, co gadałem o wywiadzie. Czerwona koszula, trzeci rząd.
Ubezpieczenie zdrowotne jest super, jak wrócisz żywy. Mamy najlepszych lekarzy na planecie. Jak da się postawić cię na nogi, zrobią to. Ta, ty z tyłu, ten z kaczką. Dobre strony tej roboty. Po pierwsze, nieźle nam płacą. No i jeśli nie wykonamy, to świat pewnie się skończy. To nie żart, serio. Ktoś musi wykonać tę robotę. Chcesz przeżyć do jutra? Dobry wybór. Dobra, baryłkowaty, jakie masz pytanie? W jaki sposób dostać się do jednej z grup z kawą i pączkami? Pierdol się! W ten sposób. Dobra, chudzielę z kozią brudką. Cliff? On jest naukowcem, ukośnik agentem, ukośnik... Nie mam kurwa pojęcia. Serio, większość tego, co nie słyszycie, to pierdolenie. Reszta... to też pierdolenie, ale może być oparte o coś, co w pewnym sensie się zdarzyło. W każdym razie, nie jesteś Cliffem, nie kombinuj. Jak tu trochę pobędziesz, możesz pomyśleć o udawaniu go, ale wtedy byś na to za mądry. Okej, okay. Dama przy drzwiach? Małpa? To doktor Bright. Jest niegroźny. No i masz paralizator, on ma jaja, pomyśl trochę. No, i to tyle odnośnie mojej odprawy. Skoro byliście tacy grzeczni, skombinowałem ciasteczka i poncz. Nie są tak dobre jak kawa i pączki, ale hej. Nasze nie są przynajmniej nafaszerowane środkami na przeczyszczenie.